Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj robimy sobie ten fajny, ulubiony temat, czyli co dobrego do Was idzie w przeciągu najbliższych 2 tygodni. Kiedy natraficie na ten film, wtedy jest ważny, więc nie ma tutaj jakby określonego terminu, po prostu 2 tygodnie jest ważny od momentu, kiedy go obejrzycie. I oczywiście dzisiaj jest podział na trygony i Wasze znaczki zodiaku, więc przejdziemy sobie od razu do trygonu ognistego, czyli co dla Was dobrego w ciągu najbliższych 2 tygodni. Czyli baranek, lew i strzelec. Co dla baranków, lwów i strzelców? Co tutaj dla Was dobrego? Tutaj przede wszystkim słyszę, że ktoś Wam ulegnie. Jakiś temat, jakaś ważna kwestia, którą poruszyliście lub jest w trakcie poruszania. Mogliście mieć coś ważnego na uwadze, czekać na kogoś decyzję. Ktoś Wam po prostu tutaj ulegnie i dzięki temu jakby pójdzie po Waszemu, jakby będzie tak, jak Wy sobie coś zaplanowaliście, tak jak Wy chcieliście. Więc przede wszystkim to słyszę, że ktoś komuś tutaj ulegnie, znaczy Wam ktoś po prostu tutaj ulegnie. Macie energię dwójki mieczy, więc tutaj przychodzi do Was bardziej spokojny czas. Teraz do tej pory, kiedy oglądaliście, do momentu, kiedy trafiliście na ten film, mógł być taki czas, gdzie czuliście się tacy troszkę rozkojarzeni, albo że jeszcze wiele trzeba zrobić, trzeba jeszcze dużo zorganizować, trzeba zabrać się za milion różnych rzeczy. Możecie czuć się przemęczeni, przebodźcowani, że za dużo wszystkiego dookoła się dzieje. Natomiast z energią dwójki mieczy ja tutaj widzę, że ten czas dobiegnie końca, czyli jeszcze, słuchajcie, tak z 2 dni i poczujecie znaczną ulgę, że możecie się zrelaksować, że możecie odpocząć i to będzie przepiękny czas. Więc dajcie sobie jeszcze tak 2 dni od momentu, kiedy oglądacie ten film i zobaczycie, że wszystko zacznie się układać w fajny sposób, że będziecie mogli się wyciszyć, że będziecie mogli skorzystać z tego czasu, że nie będzie takiego narzuconego tempa, tylko będziecie mogli chwilę zwolnić i cieszyć się danym momentem, daną chwilą. Co tutaj dalej? Mamy energię piątki monet, energię diabełka, energię rycerza buław i energię piątki buław. Więc piątka buław dotyczy właśnie tego chaosu, który gdzieś tam koło Was mógł się dziać. Jest to dla mnie jasny znak, że co dobrego do Was idzie w przeciągu tych 2 tygodni. Spokojniejszy okres, spokojniejszy czas, w którym cały ten zgiełk, cały ten chaos, całe zamieszanie się uspokaja, a Wy macie więcej czasu dla siebie. Też słyszę dziwną wiadomość i tutaj będą 2 możliwości w zależności, kiedy to oglądacie. Dla osób, które, nie wiem, martwią się o jakąś rzecz florystyczną, kwiatową, albo o choinkę, że jeszcze nie mają choinki i co to teraz będzie, albo że, nie wiem, kupił gwiazdę betlejemską i ona gdzieś tam oklapuje, czy martwi się o stroik, czy jakiś bukiet kwiatów, czy oglądacie to w innej porze roku i martwicie się o jakieś roślinki. Natomiast jeżeli martwicie się kwestią jakiejś roślinki, jakiegoś, nie wiem, bukieciku, jakiejś choinki, czegokolwiek i tutaj macie jakieś zmartwienia w tym kierunku, że, nie wiem, czegoś nie kupiliście, albo czegoś nie ma, albo że coś tam przyklapuje, nie martwcie się tym, dlatego że w tej energii ja widzę, że jakby uda Wam się to rozwiązać. Czyli nawet jeżeli, nie wiem, Waszą roślinkę teraz coś zjada, to uda Wam się nad tym zapanować i tutaj po prostu szybko zareagować. I dla niektórych z Was to właśnie też może być wskazówką, że jeżeli jakaś któraś z Waszych roślinek gdzieś tam troszkę opada, to zwróćcie uwagę, czy pod listkami nie ma jakichś chorób, ale też nie zapominajcie podlać tych swoich choinek teraz w tym okresie, czy też Waszych kwiatków. Więc tutaj co dobrego do Was też idzie, to właśnie jakaś rozwiązana sytuacja z jakąś roślinką. Więc to musiałam, słuchajcie, powiedzieć. No, nie obeszłoby się bez tego. Z energią piątki monet to jest, słuchajcie, energia, w której Wy wychodzicie w kierunku takim, że jednak warto było coś zrobić, że warto było coś poświęcić. I to jest właśnie z jednej strony, że, nie wiem, może zrobiliście jakiś prezent od serca, albo w tym roku zrobiliście coś bardziej po swojemu, coś, co wręczycie komuś, coś, co komuś dacie i martwicie się trochę, czy to jest wystarczające, czy to jest dobre, czy to tej osobie się spodoba, tak? Bo możecie też to oglądać przed urodzinami kogoś, przed ślubem kogoś, przed chrztem, rocznicą i martwicie się, czy na pewno ta osoba będzie z tego prezentu zadowolona, czy na pewno to, co zrobiliście, tej osobie się spodoba. Tutaj też dla osób, które tworzą coś sami, czyli są twórcami, kreatorami, coś na przykład ktoś od Was kupił, a Wy się stresujecie, czy ten efekt końcowy się komuś spodoba, czy to będzie to. Macie, słuchajcie, tutaj zapewnienie, że się spodoba, że ta osoba wyczuje coś więcej w tym, co dacie lub w tym, co zrobiliście, więc ta osoba bardziej popatrzy sercem z dużą wyrozumiałością i jak najbardziej spodoba się tej osobie. Więc nie musicie się martwić, więc też co dobrego do Was idzie, właśnie takie słowo uznania, właśnie takie zadowolenie, spowodowanie uśmiechu na czyjejś buźce, tak? Może jakiś mały gest planujecie wobec kogoś, to też będzie gest, który sprawi komuś uśmiech, więc kolejną dobrą rzeczą, którą tutaj widzę, jest właśnie uśmiech wywołany dzięki Wam. Z energią diabełka to jest fajny, ognisty czas do walczenia o swoje, więc będziecie mieć bardzo dużo energii do tego, żeby działać, żeby kreować, żeby tworzyć. To jest taki czas, gdzie wszystkie różne takie motywacje, inspiracje mogą do Was przychodzić po prostu z każdej strony, więc tutaj jeżeli ktoś miał jakieś blokady albo gdzieś był z taką mniejszą energią, nie bójcie się, dlatego że tam siła, ta moc do Was tutaj wraca i z energią diabełka widzę, że sobie ze wszystkim świetnie poradzicie i też jakby wyjdzie na Wasze, tak jak powiedziałam na samym początku, ale też energia diabełka mówi mi o takich korzyściach dla siebie, więc tutaj też w przeciągu tych 2 tygodni coś takiego się wydarzy, że coś będzie z korzyścią dla Was, ale w świecie zewnętrznym, czyli nie tylko, wiecie, Wy coś dla siebie zrobicie, ale czasami to może być, nie wiem, na zasadzie zrobicie jakiś zakup, a dostajecie coś gratis w ogóle niespodziewanie, tak? Albo coś z korzyścią dla Was w pracy, na coś zwrócicie uwagę i dostaniecie za to, nie wiem, podwyżkę, awans, cokolwiek. Jakieś większe słowa uznania, natomiast coś będzie z korzyścią dla Was, z czegoś skorzystacie, coś wyjdzie Wam na plus, albo zrobicie wobec kogoś dobry uczynek, a zaraz zobaczycie, że ten dobry uczynek do Was wrócił pod inną postacią. Jest to fajna energia właśnie takiej dobroci, która do Was przychodzi, czyli nie tylko wydajecie, ale też przyjmujecie coś pięknego. I kolejną rzeczą, jaką widzę, to jest rycerz buław, więc wszystko to, co sobie zaplanowaliście, wyjdzie według Waszego planu, a nawet jeszcze lepiej. To jest taka energia, gdzie wszystko jest odhaczone, gdzie idzie wszystko świetnie z planem, ze wszystkim się wyrobicie, z wszystkim uda Wam się tutaj na spokojnie podejść i też widać zadowolenie. Aha, i też z tym uznaniem. To jest uznanie też osób trzecich ogólnie, więc nawet jeżeli coś zrobiliście, to będziecie mieć słowa uznania, tak? Czyli na przykład stresujecie się świętami, jak one wypadną, czy w ogóle, czy to, co ugotowaliście, będzie dobre. Widać uznanie innych osób, widać zadowolenie, widać miło, przepięknie spędzony razem czas i też rycerz buław o tym mówi, że nie musicie się przejmować ramami czasowymi, dlatego że wszystkim się wyrobicie i będzie to naprawdę fajny, udany, aktywny czas. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla Was pokazuje. Zobaczę sobie tylko, jaki symbol może być przez te 2 tygodnie dla Was tutaj ważny. Więc słuchajcie, symbol labiryntu i drzewa, te 2 symbole mogą być dla Was ważne, kluczowe w tym okresie po prostu. To może być dla Was jakiś większy znak, symbol po prostu, który się pojawi może w najmniej spodziewanym momencie i przypomni Wam o tym, żeby bardziej uwierzyć w siebie. Więc tak to, słuchajcie, mi się dla Was pokazuje i przechodzę już do Trygonu Ziemi, czyli Byczka, Panny i Koziorożca. I witam Trygon Ziemi, czyli Byk, Pannę, Koziorożca. Patrzymy, co dla Was dobrego na nadchodzące 2 tygodnie. Trygon Ziemi, co tutaj dla Was? Okej, już wszystko widzę. Dużo rzeczy, ale już przechodzę do sedna. Macie energię arcykapłanki, to jest bardziej wyostrzona intuicja, więc co dobrego do Was idzie? Fajna intuicja, która będzie Wam podpowiadać bardzo trafnie. I ona bardzo się przydaje w przypadku na przykład zapomnieliście kupić, tak, na przykład ważnego składnika do zbliżających się świąt. Jesteście w takiej energii, że kurde, tego może już tam nie być, tego może tam nie być, a musicie zdecydować, gdzie pojechać, bo nie chcecie tracić czasu. I Wasza intuicja może Wam powiedzieć, o, tam pojedź, bo w tym sklepie na pewno coś będzie. Zaufajcie swojej intuicji, bo ona będzie Was przepięknie prowadzić przez najbliższe 2 tygodnie i naprawdę warto się w nią wsłuchać. Też jeżeli Wasza intuicja będzie Wam coś fajnego podpowiadać, że warto coś zrobić, za coś się zabrać, o czymś poczytać, w coś się zaangażować, również to, ten temat zbadajcie, tak? Dlatego, że Wasza intuicja będzie Was chciała popchnąć w jakimś konkretnym kierunku, a dzięki temu będziecie mogli też coś zyskać dla siebie. Czyli często też na przykład w energii arcykapłanki, nie wiem, kogoś mogą boleć zęby. I gdzieś Wasza intuicja Was popcha, żeby, nie wiem, wziąć jakąś ulotkę, albo wiecie, jak ktoś rozdaje ulotki, Wy przyjmujecie ulotkę i na przykład na ulotce jest, że tylko teraz, tak? Na przykład 50% taniej jakaś usługa stomatologiczna, czy przegląd, albo darmowy nowy przegląd i minus 50 jakieś na przykład wypełnienie. I to już może być dla Was taki jasny sygnał, że aha, czyli trzeba wybrać się być może do dentysty i skorzystać z tej okazji i przy tym zobaczyć, czy wszystko jest ok. Tak? Ale jakby nie tylko takie sytuacje. Mogą na przykład boleć Was plecy i na przykład... nie wiem, zobaczycie jakieś fajne ćwiczenie właśnie na rozciągnięcie pleców, tak? Na większą ulgę. Albo ktoś Wam wręczy, nie wiem, bon na masaż, jakiś karnet na masaż, czy do spa. Tego typu rzeczy, sytuacje się tutaj pokazują, natomiast przede wszystkim zaufajcie swojej intuicji, bo przez najbliższe 2 tygodnie ona naprawdę będzie fajnie, trafnie tutaj działać. Ok, ta karta nam uciekła. Macie energię króla kielichów i jeżeli, słuchajcie, chodzi o energię króla kielichów, to będziecie mieć przy sobie jakąś osobę, która jest wobec Was bardzo życzliwa, która patrzy w Waszym kierunku sercem, która naprawdę tutaj chce dla Was jak najlepiej, więc to może być Wasz partner, ktoś z rodziny, ktoś z przyjaciół, natomiast przez te 2 tygodnie widzę obecną przy Was osobę, która cały czas może Was wspierać, dodawać otuchy, dodawać motywacji, możecie z kimś intensywniej tutaj rozmawiać, mieć więcej tego kontaktu, natomiast pokazują się udane też kontakty towarzyskie, więc nie tylko ta osoba koło Was będzie Was wspierać, ale też każde inne kontakty towarzyskie będą Wam tutaj lepiej wychodzić, zobaczycie, że lepiej się dogadujecie i też Wasze nerwy w jakiś sposób opadną. Nie wiem, dlaczego powiedziałam nerwy, ale być może czymś się denerwujecie, stresujecie, więc Wasze nerwy tutaj opadną i przez najbliższe 2 tygodnie będzie Wam łatwiej porozumieć się z kimś innym, ale też tak jak mówię, tutaj jest fajna energia, w której ktoś będzie Wam pokazywać, że zależy tej osobie na Was. Więc warto na to się otworzyć, warto dbać o dobre relacje z tą osobą, bo tutaj macie naprawdę kogoś życzliwego w swoim otoczeniu. Co macie dalej? Macie energię cesarzowej, więc przepięknie, w ogóle druga karta Wielkiej Arkany. Więc jest to, słuchajcie, energia, która mówi mi przede wszystkim o pewności siebie i stanowczości. Czyli jeżeli teraz mieliście jakieś zwątpienie w swoje umiejętności, w swoje działania, cokolwiek innego, jest to energia, w której Wy stajecie na własne nogi i idziecie z głową podniesioną po prostu przed siebie. Czyli jest to energia bardzo dużej pewności siebie, ale też, słuchajcie, energia fajnego, dobrego zdrowia. Więc jeżeli zmagaliście się z jakimiś trudnościami w kwestii zdrowia, pokazuje się poprawa, polepszenie zdrowia, więc też to jest właśnie przepiękny czas właśnie uzdrowienia, wracania do jakby takiego też spokoju umysłu, do zdrowia fizycznego, ale też szukania takiej większej harmonii w samym sobie. I ten czas właśnie też sprzyja kontaktom, tak jak powiedziałam wcześniej, towarzyskim. Ogólnie będzie Wam łatwiej porozumieć się z otoczeniem. I co mamy dalej? Mamy dalej energię rycerza monet. Jest to energia bardzo powolna. Więc teraz te najbliższe 2 tygodnie mogą być bardzo szybkie, mogą Wam minąć w fajnych takich energiach, naprawdę przyjemnym czasie, ale pod koniec tych 2 tygodni widzę Was właśnie w energii rycerza monet, gdzie będzie więcej przestrzeni, więcej czasu, więcej możliwości na odpoczynek i regenerację. Więc też co dobrego do Was idzie, właśnie jakiegoś więcej luzu. W szczególności jeżeli macie bardzo wymagającą pracę, bardzo aktywną pracę, w końcu pokazuje się czas, w którym będziecie mogli troszeczkę odsapnąć, troszeczkę właśnie nabrać tego oddechu. Pokazuje się mniejsze jakieś tutaj, mniejszy chaos, mniej jakby obowiązków, więc też jeżeli w pracy ktoś Was nastraszył, że szykuje się intensywny czas, dużo pracy, to może się okazać, że przyjdziecie do tej pracy i okaże się, że jednak jest stabilnie, jest spokojnie, nie ma czym tutaj się przejmować. Co dobrego do Was idzie, mamy giermka buław, więc ktoś do Was przychodzi tutaj z jakąś propozycją wyjścia, zrobienia czegoś konkretnie razem. I to może być ktoś ze znajomych, tak jak powiedziałam, rodziny, partnera, natomiast ktoś przyjdzie do Was stricte z jakimś pomysłem, że albo chodźmy do kina, chodźmy jeszcze na, nie wiem, świąteczne zakupy gdzieś razem, wyjdźmy, zróbmy coś, chodźmy na grzańca, chodźmy na kawę, pójdźmy, nie wiem, do kina, pójdźmy do spa. Ktoś przyjdzie konkretnie z jakąś propozycją jakiegoś wyjścia. Warto z tego skorzystać, dlatego że giermek buław mi tutaj troszeczkę nakierowywuje na to, że jest to fajna energia do przeżycia fajnej przygody, do spędzenia fajnie, przyjemnie czasu, więc warto w to wejść. Więc też jakieś propozycje ze strony bliskich się pokazują jakiegoś wyjścia, naprawdę warto to rozważyć, bo pokazuje się u Was bardzo przyjemny czas. No i energia rycerza mieczy, no co ja więcej Wam powiem, którym nikt Was nie będzie w stanie przez te 2 tygodnie zatrzymać. To jest czas dla Was, w którym Wy się ekscytujecie, w którym Wy się cieszycie, w którym nawet jeżeli mieliście jakieś lęki, niepewności, one po prostu znikną. Czyli jest to czas, gdzie Wy idziecie naprzód, nie boicie się, bierzecie tutaj wszystko w swoje ręce, wszystko dobrze się układa, jest w Was dużo pewności siebie, góra Was wspiera, macie fajnie rozwiniętą intuicję, więc będziecie wspaniale prowadzeni i dzięki temu ten czas minie Wam naprawdę w przyjemnych, fajnych, pozytywnych energiach i też macie dużo obok siebie jakichś przyjemnych, przyjaznych osób. Otoczenie też pokazuje się jako bardziej milsze, ale najważniejsze to, że w głowie zrodzi się u Was właśnie taka fajna energia do działania, do próbowania, do korzystania z tego życia, więc korzystajcie, słuchajcie z tego w pełni. Zobaczymy sobie na koniec, jaki symbol, jaki znak może być dla Was kluczowy, ważny przez ten okres 2 tygodni, czyli mamy symbol krzyżyka albo też wieży lub domina, więc te 3 rzeczy, te 3 symbole mogą być dla Was kluczowe, czyli mogą pojawić się w najmniej spodziewanym momencie, nawet nie wiem, stojąc w korku i się denerwując, możecie gdzieś na billboardzie zobaczyć właśnie na przykład wieżę, tak? Albo właśnie krzyżyk namalowany, więc to będzie dla Was taki symbol i znak, że jesteście na dobrej drodze, że po co się stresować, jak macie przepiękne energię i te energie do Was idą. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do Trygonu Powietrza. I witam serdecznie Trygon Powietrza, czyli Bliźnięta, Waga i Wodnik. Co tutaj dla Was? Najbliższe 2 tygodnie, jakie dobre wydarzenia, co dobrego do Was idzie? Przede wszystkim telefon od kogoś, z kogo długo nie słyszeliście. Ktoś może tutaj być, kto świeżo obejrzał moje poprzednie filmy z tym, co dobrego do Was idzie i też już to usłyszał, więc tutaj jakby nie zmartwić się tym. Pokazuje się fajny, dobry telefon właśnie od strony kogoś, z kim długo nie rozmawialiście albo nie było więcej jakby wcześniej czasu bardziej tutaj porozmawiać. Co dla Trygona Powietrza? Mamy energię 9 buław. Jest to, słuchajcie, fajna energia sił witalnych. W ostatnim czasie może być w Waszej grupie więcej osób, które chorowały, które wracały do zdrówka po rekonwalescencji i tutaj ta 9 buław mówi mi o strictem powrocie do zdrowia, stanięciu na własne nogi, fajnej sile, takim optymizmie w Waszym sercu. Też taki mały ogień właśnie może się zapalić wewnątrz Was, czyli więcej właśnie takiej chęci do życia, takiej motywacji. Też u Was czuję wzruszenie tym, co ktoś dla Was zrobi, tym, co ktoś wobec Wam powie. Natomiast jest to właśnie takie wzruszenie tak pozytywne, zresztą jak tak jak mówię, tak? Jest to wzruszenie, ale właśnie dlatego, że ktoś zrobi albo jakiś piękny gest w Waszym kierunku, albo coś bardzo miłego Wam powie. Więc przede wszystkim widzę wzruszenie, ale też właśnie w szczególności dla osób, które wracały do zdrówka. Energia 9 buław mówi mi o dobrym zdrowiu, o sile, o takiej wewnętrznej determinacji do zrobienia czegoś. I też w Waszej grupie ktoś może iść do czegoś tak, z takim, jak to się mówi, uporem, że na siłę coś chcecie zrobić, na siłę chcecie coś tutaj zrealizować, zrobić, idziecie po swojemu, na upartego i tutaj też uda Wam się to zrealizować, więc w szczególności jeżeli teraz o coś walczycie, czegoś bardzo mocno chcecie, czegoś bardzo mocno pragniecie, co dobrego do Was idzie? Dla niektórych z Was właśnie osiągnięcie tego swojego celu, ale tu mam jedną wskazówkę dla osób, które na przykład szukają pracy, i na przykład nie dostaniecie jakichś wiadomości zwrotnych, tak? Nie przejmujcie się tym, bo w tej energii, co dobrego do Was idzie, właśnie uchronienie przed czymś, co było niekorzystne dla Was. I czasami myślimy, że coś jest dla nas przepiękne, coś jest ważne i w ogóle wiecie, a okaże się, że w przyszłości znajdziecie coś znacznie lepszego i tak faktycznie jakaś odmowa może być uratowaniem Was przed czymś większym. Więc dla jednych z Was to będzie osiągnięcie swojego celu, wyznaczonego celu, taka siła, motywacja, chęć do działania, ale też mogą się zdarzyć tu osoby, które szukają pracy, nie dostaniecie jakiegoś kontaktu zwrotnego, wtedy się tym nie przejmować, nie martwić o to, dlatego że to, co dobrego do Was przyjdzie, to właśnie uchronienie Was przed czymś, co nie było dla Was. Mamy energię 3 monad, więc jest to zaangażowanie w jakąś sprawę, jest to sumienność, systematyczność, więc też praca, praca, którą musicie teraz wykonać, zobowiązania, obowiązki i ogólnie praca finansowa, zarobkowa. Coś, z czego musicie się teraz wywiązać, wszystko uda Wam się zrealizować w czasie i będziecie mogli ze spokojem odpocząć. Więc co dobrego do Was idzie? Energia, która pomoże Wam szybko, z łatwością coś zorganizować, wywiązać się ze wszystkiego, co konieczne, bez tutaj potrzeby zmiany terminów czy przekładania czegoś w czasie. Więc wyrobicie się ze wszystkim, nie macie potrzeby tutaj się o nic martwić. Też w szczególności dla osób, które będą robić coś ręcznie, czy gotować, czy coś tworzyć. I martwicie się, czy coś Wam wyjdzie, czy na pewno będzie dobre, bardziej uwierzcie w swoje możliwości, bo jak najbardziej Wam się to uda. Co mamy więcej? Mamy energię króla monet. Jest to energia stabilności, bezpieczeństwa, obfitości, więc też przez najbliższe 2 tygodnie będziecie mogli dostrzegać, że różne takie fajne, małe, pozytywne wydarzenia koło Was się tutaj zadziewają. I to mogą być typu, nie wiem, jakieś wydarzenia typu, nie wiem, idziecie gdzieś do sklepu, dostajecie jakiś duży rabat, macie i tak zrobić wielkie zakupy, a nagle ktoś Wam tutaj coś doradzi i dzięki temu zyskacie coś więcej. Albo ktoś Was zaprosi na coś, albo z kimś będzie Wam się świetnie rozmawiać. Te 2 tygodnie dla Was to jest taki czas, gdzie nagle dzieją się fajne, miłe, niespodziewane rzeczy. Też możecie natknąć się na kogoś, kogo dawno nie widzieliście, ale w takich przyjemnych energiach, czyli to nie jest ktoś, kogo nie chcecie widzieć, ale ktoś, kto jest dla Was mile widziany, ktoś, z kim lubicie na przykład rozmawiać lub spędzać też czas. I to przede wszystkim też tutaj widzę. Więc ta energia zapewnia, że idziecie w fajnym kierunku, że przez te 2 tygodnie naprawdę warto otworzyć się na to, co los chce Wam tutaj przedstawić i pokazać, bo w tej energii naprawdę dzieją się przepiękne rzeczy, ale dla każdego z Was to będą takie malutkie, pojedyncze, inne sytuacje, inne wydarzenia, inne rzeczy. I wciąż mam wrażenie, że ktoś obejrzał niedawno poprzedni film też do swojego znaku zodiaku albo wybrał coś podobnego i usłyszał to ponownie. Nie wiem dlaczego, może tutaj takie osoby właśnie tutaj są. Natomiast jest to przepiękna energia, więc nie macie dziesiątkę kielichów. Nie macie o co się martwić. Jeżeli z kimś się kłóciliście, jeżeli z kimś mieliście na pięku, 10 kielichów mówi o fajnym, wzajemnym porozumieniu. Jeżeli boicie się, że z kimś się pokłócicie, że będą jakieś napięcia, nieporozumienia, jak na złość, wyjdzie akurat inaczej i świetnie się z kimś dogadacie, obejdzie się bez awantur, obejdzie się bez kłótni, więc nie musicie o nic tutaj się martwić. To 10 kielichów mówi o dobrej komunikacji z innymi, o tym, że bardziej patrzymy sercem, o tym, że ludzie dookoła nas są bardziej wyrozumiali wobec nas. Jeżeli też w pracy mieliście kogoś takiego, wiecie, kąsliwego, jadowitego w Waszym kierunku, to też przez ten okres 2 tygodni może to całkowicie zelżeć i będziecie mogli dostrzec, że jednak ta osoba nie jest już taka kąśliwa, że jednak gdzieś tam się bardziej uspokoiła i że jednak możecie troszeczkę bardziej odsapnąć. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto martwi się o jakiekolwiek kontakty towarzyskie, jest to dla Was przepiękny znak, że nic złego się nie stanie. Każde kontakty towarzyskie są tutaj bezpieczne, są chronione, więc obejdzie się bez jakichś tutaj kłótni. Co więcej dobrego do Was idzie? Energia króla buław, więc jest to energia do działania i pamiętacie, co powiedziałam wcześniej, że to jest jak taki mały płomyczek, który zapłonie w Was i o to mi chodziło. Tak jak macie tutaj w przypadku tego króla buław, ten ogień właśnie tutaj w Was się pojawi. I jest to chęć do życia, jest to chęć do tworzenia nowych planów. Nie zdziwcie się, jeżeli przez te najbliższe 2 tygodnie będą do głowy Wam wpadać po prostu niezliczone ilości różnych pomysłów, motywacji. Będziecie chcieli zrobić wszystko, zrealizować szybko, wszystko szybko. Będziecie podekscytowani. Nie dziwcie się w tej energii, korzystajcie z niej jak najwięcej, bo energia króla buław mówi mi o tym, że będą do Was przychodzić przepiękne, fajne pomysły, właśnie z potencjałem na fajny rozwój sytuacji. Więc nie poddawajcie się, idźcie do przodu, dbajcie o to, co jest dla Was najważniejsze, o to, co jest dla Was kluczowe. Nie bójcie się tutaj walczyć o swoje i przede wszystkim co dobrego do Was idzie, no właśnie te pomysły. One mogą przynieść naprawdę fajne owoce w przyszłości i przede wszystkim taką główną rzeczą u Was jest taka siła. Siła w Was, czyli jeżeli też mieliście mniejszą motywację do życia, do wzięcia się za coś, do cieszenia się czymś, ten ogień ponownie w Was zapłonie, czyli na nowo dostrzeżecie to piękno z życia. Ok? I zobaczymy, jaki symbol będzie tutaj dla Was ważny przez najbliższe 2 tygodnie. Ponownie macie 2 karty, jak każda z grup, więc gwiazdy. Gwiazdy będą dla Was ważnym symbolem lub też statek. Więc jeżeli ten symbol pojawi się na Waszej drodze, to będzie to dla Was właśnie takim znakiem, że tutaj coś dobrego idzie w Waszym kierunku, że jesteście na dobrej drodze. Więc ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze i przechodzę do trygonu wody. I witam serdecznie trygon wody, czyli raka, skorpiona i rybki. I patrzymy, co tutaj dla Was. Rak, skorpion i ryby. Co dobrego dla Was na przestrzeni tych 2 tygodni się rysuje, pokazuje. W tle macie energię króla monet, jest to energia stabilności. Jeżeli martwicie się teraz w jakiś sposób o finanse, o to, jak coś wyjdzie, czyli na przykład coś Wam się popsuło, tak, czy macie jakieś problemy finansowe, czy gdzieś tam liczycie każdy grosz, czy boicie się, że nie będziecie mieć klientów, czy że zarobicie mniej, jest to energia, w której jesteście bezpieczni pod względem finansowym, więc nie macie powodów do zmartwień, a też dla niektórych z Was to będzie taki czas, gdzie nie macie czym się przejmować, o co martwić, bo akurat na przestrzeni tych 2 tygodni właśnie może się zdarzyć tak, że jeszcze więcej zarobicie, tak? Albo będziecie mieć możliwość dodatkowego zarobku. Czyli, nie wiem, coś może sprzedacie, czy po prostu więcej klientów do Was przyjdzie, natomiast jest to bezpieczna energia, jeżeli chodzi o finanse, więc nie macie powodów do zmartwień. Wszystko się ułoży, na wszystko Wam tutaj na spokojnie, słuchajcie, wystarczy. I mamy dalej energię wieży, więc jest to kamień z serca, czyli jakaś sytuacja, jakaś rzecz, która teraz Was trapi, która nie daje Wam spać po nocach i właśnie dla niektórych z Was to strictem mogą być problemy ze snem, dla niektórych z Was koszmary, dla niektórych z Was taka ciężkość, że po każdym dniu jesteście bardzo przemęczeni, w końcu ten ciężar spada z Waszych pleców. Czyli tutaj coś się pozmienia w energii w taki sposób, że poczujecie większą lekkość. I też dla innych osób, co dobrego do Was idzie, uda Wam się pozbyć jakiejś osoby, niedosłownie, tak? Ale pozbyć jakiejś osoby, która nie była wobec Was życzliwa, albo już tej osoby nie chcieliście w swoim życiu. Czasami są takie momenty, że nie wiem, jesteśmy w toksycznych relacjach, czy po prostu chcemy zakończyć pewne relacje i do kogoś coś tam nie dociera. Natomiast w tym czasie ta energia wieży mówi o tym, że uda Wam się załatwić wszystkie stare sprawy, wszystkie stare zobowiązania, które macie do zrobienia i zacznijcie coś z nową kartą, ale też właśnie osoby, których nie chcecie, które gdzieś tam czujecie, że powinny iść własną drogą, też uda Wam się od nich odciąć. Więc jest to jak najbardziej przepiękna energia i co dobrego do Was idzie, no właśnie taka szansa na nowy start, szansa na nowy początek. Jakby pogodzenie się z przeszłością, pogodzenie się z jakimś ciężarem i właśnie jakby ciężar spadł Wam tutaj z barków. Co więcej, mamy energię wieży, energię świata. Jest to energia otwartości, więc wszystkie takie kontakty zagraniczne mogą tu się pojawić, ale też z energią świata. Jest to energia, która mówi o właśnie nowym początku, o nowych możliwościach. Czyli jakieś drzwi się zamykają, coś nowego dla Was się otwiera i wejdziecie w coś z o wiele większą lekkością. Dla niektórych z Was to może być bezpośrednio wejście w nowy związek, dla niektórych z Was rozpoczęcie nowej pracy, zakup czegoś nowego, zmiana w wyglądzie, zmiana w otoczeniu. Natomiast przychodzi do Was nowy początek i energia świata zapewnia Was, że wszystko, co potrzebujecie, wszystko, co tutaj musi do Was przyjść, po prostu do Was przyjdzie. Nie musicie o nic się martwić, nie musicie o nic się bać, bo jesteście bezpieczni i ta energia Was chroni. Tak samo jak ten tutaj wąż, który się zamyka, ja też to tak widzę właśnie pod względem energetycznym, że jesteście bardzo mocno chronieni i też dlatego może ten ciężar spadnie Wam z barków, bo być może ktoś, kto życzył Wam źle, być może ktoś, kto nie był wobec Was uczciwy, zmieni, wiecie, swoje gdzieś tam podejście, zmieni po prostu tutaj energię w innym kierunku i Wy poczujecie, że spadło Wam coś po prostu z barków, że coś się nagle fajnie poukładało. Więc jest to energia, w którym będzie Wam lżej. Więc przez te 2 tygodnie ciężary, jakieś trudności opadną i wejdziecie na nową drogę, w której będzie o wiele Wam lżej, gdzie będziecie patrzeć na wszystko ze świeżym, nowym spojrzeniem. Dla niektórych z Was są to jakieś prezenty, które pomogą Wam rozwinąć coś nowego, otworzyć coś nowego, ale nie będę tutaj bardziej się zagłębiać, bo w końcu to prezenty. Mamy energię gwiazdy, więc jest to zapewnienie, że idziecie w przepięknym kierunku i nawet jeżeli się martwicie, że ktoś o Was zapomniał, że ktoś o Was nie myśli, że ktoś zachowuje się inaczej, nie martwcie się tym, dlatego że energia gwiazdy mówi o tym, że jak najbardziej tej osobie, którą możecie mieć na myśli, na Was zależy. Tylko teraz jest może dla tej osoby bardziej intensywny czas. Natomiast ta energia gwiazdy mówi o tym, że płyniecie w fajnym kierunku, idziecie w dobrym kierunku, nie musicie o nic się martwić. I tutaj szczerze dla Waszej grupy, czyli dla naszego trygonu wody, to jest bardziej taka energia po prostu poczucia takiego błogiego spokoju. Czyli coś Wam spada z barków i Wy cieszycie się tą nową, fajną, otwartą energią. Gdzie jeszcze dodatkowo ktoś Wam da jakiś świetny nowy pomysł albo wręczy jakiś prezent, który otworzy Was jeszcze na coś nowego. Dla niektórych z Was to faktyczne nowe początki. Natomiast macie taką stricte energię po prostu, wiecie, taką bardziej ogólną niż taką szczegółową, jak na przykład poprzedniej grupy. Co więcej, macie energię transformacji, bardzo dużo pozmienia się w Waszym sposobie myślenia. Dla osób, które korzystają tutaj ze specjalistycznej pomocy, tak, mają jakieś trudności, czy tam chodzą do psychologa, czy psychiatry, czy chodzą na terapię, tak, jest to fajna energia, która mówi o transformacji, czyli przyjdą do Was duże postępy, zrobicie bardzo duże postępy i bądźcie dumni sami z siebie, ok? Bo naprawdę robicie kawał świetnej roboty, a dla innych też jest właśnie to taka energia transformacji w sposobie myślenia i bycia, czyli zmienicie swoje myśli na bardziej takie pozytywne, na bardziej w takim kierunku, co jest dla Was najważniejsze i przez te 2 tygodnie też skupicie się na tym, co będzie dla Was najważniejsze i po prostu takie kluczowe. Chcę dla Waszej grupy zobaczyć, przez to, że było tak bardziej ogólnie, jaki anioł jest tutaj przy Was. I macie, słuchajcie, archai dobroczynności. I sobie, słuchajcie, tutaj przeczytamy, co one oznaczają. Tak w Waszej grupie po prostu, słuchajcie, czuję, że warto zrobić. Więc, słuchajcie, patrzymy. To są archai dobroczynności. Już, słuchajcie, szukam. Łaski pociechy. Dobroczynności. 162. To może być po prostu dla Was kluczowe, więc stwierdziłam, że ok, to poczytamy. Jeżeli... książka się rozpadła. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o archai dobroczynności, jest to wszechobejmujące współczucie. I ona stoi u boku archanioła Hamuela, czyli, słuchajcie, archanioł miłości, otwartego serca. I tutaj też chcę zobaczyć, słuchajcie, przesłanie tego archai. Więc w ludzkim sercu nie ma takiego uczucia, które byłoby tylko w nim jednym i którego nie można byłoby znaleźć w jakiejkolwiek formie w sercu każdego człowieka. I dla Waszej właśnie grupy czuję takie całkowita zmiana postrzegania czegoś, całkowita zmiana energii. I z archai dobroczynności przychodzi do Was piękna, lekka energia, gdzie wszystko zacznie stawać się dla Was po prostu lżejsze. I zaufajcie temu prowadzeniu, bo też zaczniecie czuć właśnie takie większe współczucie, współodczuwanie z kimś, współczucie wobec kogoś i też zobaczycie, że ten świat dookoła Was też się zmienia, jakoś jest taki bardziej tutaj lżejszy, bardziej pozytywnie do Was nastawiony, więc idzie do Was po prostu dużo dobrych rzeczy, przepięknych rzeczy, nie tylko w umyśle, ale i w sercu, ale też w świecie zewnętrznym, więc jesteście przepięknie prowadzeni, zaufajcie w to prowadzenie i ważnym symbolem mogą być dla Was góry, w szczególności osoby, które wybierają się w góry i martwią się o ten wyjazd, nie macie powodów do zmartwień, wszystko przepięknie się ułoży. Więc tak to mi się dla Was pokazuje. Ja Wam życzę wszystkiego, co najpiękniejsze. Pozdrawiam cieplutko i pa, pa.